Witajcie w onkoporadniku Fundacji Iskierka. Ten odcinek jest szczególnie dedykowany osobom, które są w bliższym bądź dalszym otoczeniu rodziny, w której jest taka sytuacja, że dziecko zmaga się z chorobą nowotworową, ale w zasadzie jest dla wszystkich osób, które myślą o wspieraniu rodziny w kryzysie, właśnie w takim kryzysie, w którym dziecko choruje przewlekle. Powiem o tym, jak to jest mądrze wspierać, co jest skuteczne, co się sprawdza, na co zwracać uwagę. Powiem też, na co uważać, tak? Czyli co jest czasami mniej wspierające dla rodziców. Będę też mieć wyjątkowego gościa, czyli Anię, która powie o tym, co dla niej było szczególnie ważne i pomocne w tym procesie leczenia jej córki. Co to znaczy mądrze wspierać? Mądrze to przede wszystkim, tak na samym początku, zwracając uwagę na swoje emocje i przekonania, czyli jeśli na myśl o wspieraniu, czy na myśl o kontakcie z taką rodziną, czy z rodzicami dziecka chorego onkologicznie, pojawia wam się lęk i takie obawy o to, że a co jeśli powiemy coś źle, a co jeśli urazimy tą osobę, a co jeśli nie będziemy wiedzieć, co powiedzieć, no to wspieranie będzie dla was bardzo obciążające. Jak sobie w takich sytuacjach radzić? Bardzo dobrym pomysłem jest przyjąć trochę tą sytuację taką, jaka jest, czyli zarówno wy, jako osoby wspierające, jak i osoby wspierane, czyli rodzice, rodzina, jesteście w tej sytuacji po raz pierwszy i wiąże się to z tym, że możecie nie wiedzieć, jak to robić, czyli to wsparcie może być nieidealne, zarówno to, które wypływa od was, jak i postawy rodziców czy reakcje rodziców też was mogą zaskakiwać. Nastawcie się na to, że będziecie się uczyć tego wspierania, tak samo jak osoby, które chcecie wspierać, będą się uczyć przyjmować to wsparcie. Ważnym aspektem też jest to, że rodzina na początku może nie wiedzieć, tak, czego potrzebuje, bo na początku, kiedy jest duży chaos, duża ilość informacji, takie pytanie o to, czego potrzebujesz, jakby budzi dezorientację. Także różne są też momenty w leczeniu, także warto się nastawić na to, że będziecie w tym procesie razem, będziecie się uczyć i najważniejsze to poznać potrzeby rodziny. Świadomie to właśnie opierać się bardziej na tym, co wiecie, czyli o to, co dopytacie w takim pytaniu, czego rodzina potrzebuje, jak się zachować, jak was można wesprzeć, niż to, co sobie wyobrażacie. Bardzo często pomaganie opieramy na swoich wyobrażeniach, czyli myślimy o tym, tak przez pryzmat swojego doświadczenia, co byłoby pomocne. W sytuacji, w której dziecko jest w szpitalu, dobrym pomysłem jest zapytać się rodziców, co jest potrzebne, co by było pomocne dla rodziny, poznać też specyfikę trochę sytuacji oddziałowej, po to właśnie, żeby dostosować to wsparcie do potrzeb. Mądrze i świadomie, to znaczy też znając trochę kontekst, w którym ta rodzina się znalazła. Bardzo dużo o tym, jak się czują rodzice w sytuacji diagnozy onkologicznej, było w poprzednich odcinkach Onkoporadnika i w pierwszej, i w tej serii, zwłaszcza tych dotyczących emocji, kryzysów. Dobrze jest sobie zajrzeć do tych odcinków, dlatego że reakcje rodziców też mogą być bardzo różne. Czasami te osoby wspierające, na przykład tak przy okazji różnych rozmów, które toczymy, mówią, że nie do końca są w stanie wyczuć, kiedy jakby dobrze reagują, a kiedy nie, dlatego że rodzic też różnie reaguje, jest w różnym nastroju. Czasami nastrój mocno się wiąże z nastrojem dziecka albo z wynikami badań. W związku z czym świadomość tego, że ta reakcja nie zawsze świadczy o tym, że robicie coś źle, jeśli jesteście osobami wspierającymi, może być bardzo pomocna w tym, żeby to wsparcie było naprawdę skuteczne. Jeśli chcecie wyjść z inicjatywą wspierania rodziny w kryzysie czy pomóc rodzicom w tej sytuacji, warto wiedzieć w ogóle, jakie są rodzaje wsparcia, czyli w jakich obszarach możecie działać. O wsparciu emocjonalnym mówimy wtedy, jeśli poprzez swoją uważność, zorientowanie na drugą osobę, empatię, jesteście w stanie w jakiś sposób wpływać na stan emocjonalny drugiej osoby. Bardzo ważne jest tutaj tylko pamiętanie o tym, że samo wsparcie emocjonalne wcale nie musi prowadzić do takiej neutralizacji emocji, czyli celem tego wsparcia nie musi być taka diametralna zmiana stanu emocjonalnego. Co to oznacza? Czasami jako osoby wspierające mówicie, że na przykład nie pomogliście, bo ktoś dalej był smutny, tak? Celem wspierania emocjonalnego jest po prostu taka świadomość, która się rodzi w drugim człowieku, że nie jest sam, że ktoś jest przy nim, tak? Że jest dla kogoś ważny. Niekoniecznie jakby celem musi być diametralna zmiana jego samopoczucia, czyli przejście od smutku do spokoju czy zadowolenia.
To, co jest ważne, to wielu rodziców podkreślało, że na przykład wspieranie emocjonalne czy wsparcie emocjonalne to dla nich po prostu rozmowa, ale też świadomość, że mogą do kogoś zadzwonić czy do kogoś się odezwać. Nie zawsze rodzice mają gotowość do rozmowy, czasami mają różne momenty w ciągu dnia, ale wielu z nich mówiło, że nie wyobraża sobie przechodzić przez tą chorobę w pojedynkę czy w ogóle w tej diadzie małżeńskiej, że bardzo ważna była dla nich świadomość, że ktoś tam jest, tak? Do kogoś się można odezwać, do kogoś można napisać. Wielu rodziców podkreślało, że szczególnie wspierające dla nich było, w ogóle była rozmowa o czymś innym niż choroba. To może być zaskakujące, bo wiele osób wspierających dzwoni na przykład pytając, jakie są wyniki, jak się ktoś czuje, jak się czuje dziecko. Natomiast wielu rodziców mówiło o tym, że szczególnie wspierające były dla nich właśnie rozmowy o wszystkim, tylko nie o chorobie. Kiedy ktoś do nich dzwonił, opowiadał, jak mu minął dzień, nie wiem, o tym, co sobie kupił, o tym, że był w pracy, co się w tej pracy wydarzyło, o, nie wiem, jakimś wydarzeniu kulturalnym czy politycznym, o którym słyszał, o tym, co o tym myśli, o tym, że jakiś fajny film zobaczył. Ważne to było też dlatego, że rodzice podkreślali, że mieli takie poczucie łączności z tym światem. To jest szczególnie ważne w momencie, w którym rodzice także są narażeni na wykluczenie społeczne, związane po prostu ze stanem izolacji, z tym, że wychodzą z takich ról, które do tej pory pełnili. I mówili właśnie o tym, że takie luźne rozmowy powodowały, że oni dalej się czuli częścią jakby pewnej grupy, w której funkcjonowali. Wiedzieli, co się u tych ludzi wydarzyło i mieli też takie poczucie, że oni dalej do nich przynależą. Wsparcie emocjonalne to też takie małe gesty czy większe gesty na rzecz rodziny. Podam tutaj przykład, bo może to lepiej zobrazuje, co mam na myśli. Jedna z mam na przykład mówiła o tym, że szczególnie ważne i na maksa wspierające było zorganizowanie dla niej i dla męża randki. Mówiła o takim doświadczeniu, kiedy przyjaciele, znajomi zorganizowali im takie wyjście, zamówili stolik, dali tam jakiś talon na kolację i zajęli się w tym czasie dziećmi, także takim tym dzieckiem, które było chore i akurat było na przepustce w domu. Mówiła, że to było takie jednorazowe wydarzenie w trakcie roku leczenia, natomiast szczególnie je zapamiętała, bo mówiła o tym, że dla niej w ogóle takie doświadczenie bycia z mężem poza domem, poza szpitalem, nie wymienianie się dziećmi w tym czasie, nie wymienianie się zadaniami, było w ogóle czymś absolutnie unikalnym jak na te okoliczności, w których żyli i było to dla niej bardzo wspierające, wspierające emocjonalnie. Inna mama mówiła, że czasami nawet nie potrzebowała dużego kontaktu takiego, żeby z kimś przysłowiowo wisieć na telefonie, ale na przykład jedna z jej koleżanek, która akurat miała taką sytuację, że miała małe dziecko, po prostu rano jej wysyłała jakieś gify czy memy, które w jakiś sposób wpływały na jej samopoczucie bardzo pozytywnie, czyli były bardzo śmieszne albo jakoś tak nawiązujące do kontekstu różnych rozmów. I zawsze zaczynała dzień jakby od tej wiadomości, mówiła, że to dla niej było bardzo wspierające, chociaż jakby pozwalało jej trochę odciągnąć myśli właśnie od tych porannych badań, zabiegów, wizyty w zabiegowym i było też, jakby dawało jej takie poczucie, że ktoś tam jest, jakby o niej myśli, no nie? Od rana w takim odruchu przyjaźni czy właśnie relacji. O wsparciu takim rzeczowym czy materialnym no, mówimy wtedy, jeśli albo kupujecie, albo organizujecie, albo przekazujecie jakieś rzeczy czy środki pieniężne na rzecz tej rodziny, która jest w kryzysie, to może być też takie wsparcie trochę pośrednie, czyli na przykład przekazanie 1% podatku na subkonto dziecka, które właśnie potem rodzice mogą wykorzystywać w takich celach na rzecz leczenia czy rehabilitacji dziecka. Nie wszyscy to jeszcze robią, także warto wiedzieć o tym, że niekoniecznie jakby musicie wpłacać środki, ale rodzinę też można wesprzeć w takiej formie, pytając się po prostu, czy gdzieś takie subkonto mają otwarte, czy również w takiej formie można ich wesprzeć. Mówimy też o takim wsparciu zadaniowym, instrumentalnym. To jest takie wsparcie, które polega na wykonywaniu różnych czynności tak naprawdę na rzecz tej rodziny i to w takim otoczeniu szpitalnym, czyli dowożenie zakupów, jedzenia, nie wiem, pranie na przykład, tak? Czyli branie prania, odwożenie tego prania, czasami jakaś krótka zamiana z rodzicem, jeśli rodzic musi, nie wiem, i załatwić jakieś sprawy urzędowe albo do lekarza.
To mogą być też takie bardziej działania skoncentrowane wokół domu, tak? Czyli zajmowanie się dziećmi, które są zdrowe, które zostały jakby w domu, bo jeden z rodziców jest na oddziale. To mogą być też takie działania w wąskim zakresie, na przykład odwożenie któregoś z dzieci na jakieś zajęcia albo pomoc w odrabianiu lekcji. Czyli takie działania, które są skierowane na taką opiekę nad dziećmi, które zostały w domu, ale też nad zwierzętami. Jedna z mam właśnie mówiła na oddziale, że dużym problemem wtedy, kiedy jej syn zachorował, było to, że ona jest jakby samotną mamą wychowującą dziecko i oni mieli psa. I bardzo dużym problemem było nagle to, kto tego psa będzie wyprowadzał, jeśli oni przez wiele miesięcy większą część czasu będą spędzać w szpitalu. I właśnie znalazła się taka osoba z otoczenia tej mamy, która wzięła na siebie tą opiekę nad zwierzęciem i dla niej to było bardzo ważne. Także to naprawdę czasami chodzi o większe rzeczy, mniejsze, ale jest bardzo dużo obszarów, które można zagospodarować i wyjść z inicjatywą takiego wsparcia. Wielu rodziców takich, którzy należą do jakichś też wspólnot duchowych czy religijnych, podkreśla, że takie wsparcie duchowe też jest dla nich bardzo ważne, czyli jakaś modlitwa, jakaś intencja, tak? To daje im też takie poczucie właśnie wspólnoty, coś, co znowu przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, czyli zmniejsza ryzyko, że w trakcie leczenia jakby te relacje społeczne ulegną osłabieniu albo w ogóle zanikną. Powiem jeszcze dwa zdania o wsparciu informacyjnym, bo to jest takie wsparcie, o którym mówiłam już wcześniej w różnych odcinkach, które bardzo często rodzice sobie dają wzajemnie na oddziale. Natomiast pani Justyna w takim odcinku o kwestiach formalnych mówiła o różnych urzędach, tak, czy sprawach, które trzeba załatwić takich formalnych w momencie, w którym dziecko zaczyna chorować. I mówiłyśmy tam o tym, że bardzo dobrym pomysłem jest w ogóle zebrać te informacje dla rodzica, łącznie na przykład z drukami dokumentów, czyli jeśli rodzic dostaje taki pakiet albo informacje, może to być dla niego bardzo pomocne. Także jeśli macie gotowość, można również rodziców wesprzeć w taki sposób. To, co jest ważne w udzielaniu wsparcia i co zawsze podkreślam, to jeśli macie taki pomysł i chcecie wyjść z inicjatywą, to warto to zawsze uzgodnić z rodzicami, tak? Czyli z osobami, które są w tym kryzysie, ponieważ jakby każdy ma inne granice trochę. Są rodzice, którzy jakby od początku leczenia nie mają zupełnie problemu w tym, żeby gdzieś tam mówić o chorobie, pokazywać chorobę, nie wiem, nie mają problemu w tym, żeby odbywały się jakieś zbiórki na rzecz tej rodziny. Natomiast niektórzy, na przykład, zwłaszcza jeśli mają szczególnych potrzeb takich finansowych na początku leczenia, mogą jakby mieć inne nastawienie, tak? Czyli mogą nie za bardzo chcieć, tak, pokazywać, albo nie za bardzo chcą zakładać jakieś zbiórki, czy nie wiem, rozsyłać plakaty albo ulotki z wizerunkiem dziecka, zwłaszcza jeśli dziecko sobie na przykład tego nie życzy. Także każdy ma inne granice i warto zawsze te formy pomocy uzgodnić, czyli po prostu ją zaproponować, zapytać, jak się ktoś z tym czuje i co byłoby dla niego najbardziej wspierające. Kiedy zadałam sobie takie pytanie, co z jednej strony jest takim w zasadzie czynnikiem, bez którego wsparcie nie może się odbyć, ale z drugiej strony jakby takim też czynnikiem, który może powodować bardzo dużo barier w tym wspieraniu, to pojawiło mi się takie hasło komunikacja. Ja o komunikacji trochę już mówiłam też w takim odcinku o zarządzaniu wsparciem, czyli o tym, jakie bariery też w komunikacji na przykład mogą się pojawiać u osób wspieranych, tak? Czyli u rodziców. Natomiast jeśli chodzi o komunikację i istotę komunikacji, to ważne jest, żeby sobie tak troszkę pomyśleć o tym jako o procesie dwustronnym, bo komunikacja to jest proces, w którym ktoś wysyła komunikat i ktoś go odbiera. I bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę, czy obie strony są odpowiedzialne, tak? Czy czują się odpowiedzialne za tą komunikację. Wtedy zwykle to wspieranie wychodzi prościej. Natomiast czasami się tak zdarza, że tylko jedna ze stron uważa, że jest bardziej odpowiedzialna, albo uważa, że ta druga strona jest bardziej odpowiedzialna i pojawiają się na tym tle różne takie konflikty czy niejasności. To jest taki klasyczny przykład sytuacji, w której na przykład ktoś mówi, mogłeś zapytać, a ktoś mówi, no mogłeś poprosić albo powiedzieć, albo mogłeś zaproponować, a druga strona mówi, no mogłeś poprosić. I nie wiadomo jakby kto jest odpowiedzialny za tą komunikację, więc czasami dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś, nie wiem, nie zadzwoni, tak, ale ktoś też nie powie, że może ta druga osoba zadzwonić, albo ktoś nie zaproponuje wsparcia, ale ta druga osoba też nie powie, że potrzebuje tego wsparcia.
Więc dużo łatwiej jest się dogadać w tym procesie wspierania wtedy, kiedy faktycznie dwie strony, czyli osoba wspierająca i wspierana, czują się w jakiś sposób odpowiedzialne za komunikację. Warto sobie w takim razie powiedzieć o barierach, które czasami się pojawiają w tym procesie wspierania właśnie po stronie osób, które chcą inicjować wsparcie. O barierach, które się pojawiają w rodzicach, mówiłam właśnie w tym odcinku w pierwszej serii, natomiast tutaj warto sobie powiedzieć o tym, co się czasami pojawia u osób, które myślą o tym, żeby udzielać tego wsparcia. Bardzo ważną barierą jest takie przekonanie, które często też wzbudza lęk, czyli taka obawa właśnie, a co jak zaszkodzę, tak? A co jak powiem coś źle, a co jak urażę kogoś. To jest takie przekonanie, które często powoduje, że my jakby nie przełamujemy takiej granicy odwagi trochę, czyli nie wychodzimy z propozycją wspierania, ponieważ pojawia się w nas dużo lęku, obaw właśnie o to, że zrobimy coś źle, niewłaściwie albo jeszcze pogorszymy sytuację. Tutaj odwołam się trochę do tego, co mówiłam na początku odcinka, czyli bardzo dobrym pomysłem jest po prostu przyjęcie trochę, że to jest taki proces, którego się będziecie uczyć, czyli na początku, tak, jakby zarówno wy, jak i osoby, które chcecie wspierać, możecie jakby próbować, tak, czyli coś może wyjść, coś może nie wyjść, coś możecie powiedzieć takiego, że faktycznie rodzic się jakoś ze złości, natomiast bardzo ważnym aspektem tej sytuacji jest po prostu dopytywanie, czyli jeśli pokażecie, że macie też otwartość na przyjmowanie, tak, informacji zwrotnych, to czasami jest dużo łatwiej, czyli powiedzenie, powiedz mi, jak coś zrobię nie tak, albo co ci pomoże, powiedz mi, jeśli to, co zrobię, nie będzie skuteczne, albo jeśli wolałbyś inaczej, jakby to jest ważne, tak, czyli wyjście też z taką otwartością, że jesteście w stanie przyjmować w razie czego jakieś sugestie rodzica, bardzo otwiera komunikację. Drugim takim przekonaniem jest taka myśl, nie zadzwonię, bo nie wiem, co powiedzieć, tak? To jest kolejna myśl, która często prowadzi do unikania, czyli do tego, że nie dzwonicie, nie nawiązujecie kontaktu z rodziną. Tutaj podobnie, jakby warto przełamać tą barierę, nawet mówiąc o tym, wiesz co, myślałam o was, tak? Czy myślałam o was, ale w zasadzie nie wiem, co powiedzieć. Chciałam ci po prostu dać znać, że o was myślę, tak? Czyli komunikowanie tego, że nie wiecie jak, nie wiecie, czego ktoś potrzebuje, jest bardzo dobrym wstępem do komunikacji, bardzo dobrym wstępem do wspierania rodziny. Dużo łatwiej jest wtedy dowiedzieć się tak naprawdę, co by było wspierające dla tej osoby. Czasami też pojawia się takie przekonanie, że jak będą chcieli, to na przykład sami zadzwonią, nie będę się narzucać z tym pomaganiem. Warto sobie sprawdzić, czy to nie jest właśnie taki też powód do unikania, za którym być może jakby stoi lęk, że zrobicie coś, nie wiem, źle, niewłaściwie, tak, jakby w swoim rozumieniu tej sytuacji. A być może czasami kryje się za tym zupełnie naturalna bariera, kolejna z barier, którą jest na przykład brak czasu. I warto też sobie powiedzieć o tym, że zarówno jakby sytuacja choroby jest zaskakująca dla rodziny, ale dla was też jest zaskakująca, czyli jeśli jesteście blisko tej rodziny, to wy również jesteście zaskoczeni tą sytuacją. Co się z tym wiąże? No wiąże się to z tym to, że nie byliście się w stanie jakby przygotować do tego pomagania, czyli każdy z was, jeśli jesteście tymi osobami wspierającymi, był w jakimś momencie swojego życia, czy jest w jakimś momencie swojego życia, czyli macie jakieś zobowiązania, pełnicie jakieś role w swoich rodzinach i być może jakby w tym momencie nie jesteście w stanie jakby pomóc w jakiś sposób tej rodzinie, na przykład angażując się w coś czasowo. Być może możecie na przykład pomóc, szukając osób, które są w stanie zaspokoić niektóre potrzeby, ale wy sami nie jesteście w stanie tego zrobić. I to jest też zupełnie naturalna sytuacja i dla wielu rodziców też zrozumiała, czyli rodzice czasami mówią, że jakby często słyszą, że ktoś ich przeprasza za to, że nie ma czasu albo że czuje się winny i większość z nich jakby ma takie nastawienie, że to jest normalna sytuacja, tak? Że dla nich jakby zorganizowanie się w tej sytuacji także jest trudne i warto pamiętać o tym, że leczenie jest procesem długotrwałym, więc nawet jeśli w tym momencie nie możecie pomóc, to możecie zawsze zadzwonić, powiedzieć, jaką macie sytuację, możecie zaproponować, że jesteście w stanie, nie wiem, poszukać kogoś, kto zaspokoi jakąś potrzebę rodziny. Natomiast dać też taką informację, że to nie jest tak, że nie myślicie o rodzinie, tylko w tym momencie akurat nie jesteście w stanie jej pomóc. Tak jak powiedziałam już wcześniej, wielu rodziców podkreśla naprawdę i w naszych rozmowach, i w ramach tych wywiadów, które prowadziłam z rodzicami, jak ważne jest dla nich, jak ważna jest w ogóle obecność innych ludzi, jak ważne jest to wsparcie, jak sobie nie wyobrażają przechodzenia przez tą chorobę w pojedynkę.
Natomiast wielu z Was, jako osoby wspierające, pytacie często o to właśnie, czego nie mówić albo czego nie robić, co może pogorszyć sytuację. I pozwoliłam sobie zapytać się rodziców, jakie takie komentarze, pytania, uwagi nie są dla nich wspierające, tak? Czyli wywołują na przykład silniejsze emocje albo powodują przekierowanie uwagi na coś, o czym rodzic akurat nie chce myśleć. Jeśli zadajecie sobie takie pytanie, czego nie robić albo czego unikać, to za chwilę będzie takie zestawienie takich haseł w pigułce, można powiedzieć, na które warto zwrócić uwagę w komunikacji. Takim komentarzem, na który szczególnie warto zwrócić uwagę, to jest taki komentarz, który brzmi: w momencie, kiedy dowiadujecie się o diagnozie i rodzic na przykład do Was dzwoni, mówicie: dobrze, że macie inne dzieci, albo całe szczęście, że macie więcej dzieci, tak? Zwłaszcza jeśli rodzic na przykład mówi o jakichś prognozach leczenia albo ryzyku. Dla rodziców jest to komentarz taki bardzo szokujący, w takim sensie, że zwłaszcza jeśli wybrzmiewa jakoś tak na początku leczenia, czyli jeszcze są w silnych emocjach, to takie zwrócenie uwagi na to, że mają inne dzieci, daje im taką informację, że ich dziecko pewnie umrze. Tak, dlatego powinni się cieszyć, że mają więcej tych dzieci. Czasami jakby nie jesteśmy w stanie jakby zgadnąć, jak ktoś zareaguje, natomiast jest to taka myśl, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę, bo nawet w sytuacji, w której mamy do czynienia z leczeniem paliatywnym, czyli jakby choroba dziecka postępuje i staramy się ją jakoś tylko stabilizować, albo wiemy, że dziecka się już nie da uratować, to taki komentarz naprawdę rodzicom nie pomaga, jakby nie sprawia, że oni widzą tą sytuację w inny sposób. Takimi też komentarzami, na które warto zwrócić uwagę, są takie pytania, które krążą wokół tego, czy rodzic naprawdę nie widział tych objawów, czy chodził do lekarza, czy badał to dziecko, czy naprawdę tak trudno było zobaczyć, że coś się dzieje, tak? Czyli czasami, jeśli jesteście rodzicami, zdarza się, że próbujecie zebrać jak najwięcej informacji po to, żeby być może się też uchronić przed tą sytuacją, czyli trochę wejść jakby w ten kontekst diagnozy, żeby zobaczyć, co się może wydarzyć, na co zwrócić uwagę na przykład u swojego dziecka, jakie mogą być niepokojące objawy. Natomiast skutek tych pytań jest taki, że często u rodziców pogłębia się poczucie winy, ponieważ w zasadzie, no, można powiedzieć, 99% rodziców, z którymi rozmawiam na etapie diagnozy, zastanawia się, co w ogóle było przyczyną tego nowotworu, skąd ta choroba się wzięła. Często ich myślenie jakby idzie w stronę takiego myślenia, że może właśnie oni coś zaniedbali, może zrobili coś źle, może dziecko było wystawione na jakieś czynniki ryzyka, może nie zwrócili na to uwagi, albo nie wiem, źle się odżywiało. Nie zawsze te myśli są logiczne, tak? Ale bardzo często pojawia się taki odruch szukania przyczyny. I teraz, jeśli Wy też krążycie wokół tego tematu, możecie pogłębiać to myślenie rodzica. Jeśli jesteście ciekawi, tak, jakby ewentualnie na co zwracać uwagę, zapytajcie w ten sposób, tak? Czyli wiesz, jeśli chciałbym na coś zwrócić uwagę u mojego dziecka, to na co powinienem zwrócić uwagę? No nie? Możecie to pytanie zadać, myślę, że ono jest zupełnie w porządku. Natomiast nie dopytujcie o takie szczegóły właśnie jak, a czy rodzic chodził z dzieckiem do lekarza, a czy nie wiem, było malowanie w domu, a czy było jakieś szczepienie chwilę przed tym, jak rozpoznano diagnozę, bo to są jakieś Wasze myśli czy sugestie na temat tego, co mogło być przyczyną choroby u tego dziecka. Takimi komentarzami też, które rodziców często wybijają, są takie komentarze, które w zasadzie brzmią jak wspierające i one brzmią mniej więcej tak: dacie radę, albo dacie radę, bo jesteście silni, albo jesteście silni, musicie dać radę. Czemu jakby mówię o tym, że one brzmią wspierające, a nie są wspierające? Ponieważ wielu rodziców słyszy je jako takie dosyć opresyjne, czyli nie jako takie wspierające, że ktoś, no nie wiem, właśnie chce ich wysłuchać, czy jakby wysłuchać tego, jak się czują, tylko tak jakby było takie oczekiwanie, że oni mają być właśnie silni przez całe leczenie, tak? I że oni na pewno dadzą radę, bo oni są tacy silni. Rodzice w kontakcie ze swoimi emocjami czują się różnie, tak? I czasami takie zapewnianie ich, że dadzą radę, nie do końca jest dla nich wspierające. To, na co warto zwrócić uwagę, to też na takie pytanie, jak wyniki. To jest oczywiście zupełnie neutralne pytanie, ale każdy rodzic średnio słyszy to pytanie kilka razy w ciągu dnia.
Niektórzy rodzice mówili, że nawet kilkanaście, czyli jeśli w ich otoczeniu jest wiele osób, które są zainteresowane tym, jak się ma dziecko, i to jest oczywiście zupełnie w porządku, to te kilkanaście osób na przykład codziennie rano po badaniach dzwoni z pytaniem, jak wyniki. I oczywiście odpowiedź na to pytanie jakby jednej osobie nie jest dla rodzica frustrująca, ale w momencie, w którym rodzic na przykład przez godzinę rano opowiada różnym osobom, jakie są wyniki, to w pewnym momencie zaczyna się tym faktem denerwować, tak, czy złościć. Pamiętam takie fantastyczne rozwiązanie tej sytuacji. Jedna z mam założyła taką grupę na jednym z komunikatorów, dołączyła do niej wszystkie osoby, które były zainteresowane codziennie wynikami jej dziecka i pisała tam po badaniach, jakie są wyniki. Dzięki temu ograniczyła ilość tych telefonów jak wyniki do minimum, a te osoby dostawały konkretne informacje. Także jeśli dzwoniąc do rodzica, pytając jak wyniki, wyczujecie, że ten rodzic się złości, to oczywiście wiadomo, że macie dobre intencje, natomiast czasami ten rodzic na to pytanie odpowiada nasty raz i może go ta sytuacja trochę przerastać. Jeśli oglądacie ten odcinek, możecie zaproponować takie rozwiązania, jakie wprowadziła ta mama. Myślę, że ono jest genialne, jeśli chodzi o ograniczanie ilości takich telefonów, a zaspokaja potrzeby każdej ze stron. Są też takie sytuacje, w których rozmawiając na przykład z rodzicem słyszycie, że łamie mu się głos, tak, albo że gdzieś tam chwilę temu płakał. I zdarza się wam na przykład mówić do takiego rodzica, nie płacz, nie smuć się, musisz być silny, czy musisz być silna, albo nie martw się, albo trzeba mieć nadzieję, tak? Dla rodzica często takie komunikaty są bardzo unieważniające, czyli jakby nie wspierają go emocjonalnie, jakby skutek jest bardzo odwrotny, bo rodzic dzieli się swoimi emocjami po to, żeby po prostu je wyrazić bardzo często. Ocenianie tego, że to jest wynik utraty nadziei, czy wynik słabości, daje rodzicowi taką informację, nie rób tak, tak, nie czuj takich emocji. Za chwilę będę mówić o tym, co jest lepszym rozwiązaniem w takich sytuacjach, natomiast zwróćcie na to uwagę, czy przez przypadek jakby w tej komunikacji z rodzicem nie jesteście szczególnie wrażliwi właśnie na wyczuwanie takiego smutku, czy obniżonego nastroju, czy przykrości. Podobna sytuacja jest czasami wtedy, kiedy rodzic na przykład jest bardzo zadowolony i jeden z tatusiów właśnie mówił o takiej sytuacji, kiedy tam dzwonił do kogoś taki po warsztatach, w ogóle dosyć taki rozbawiony i usłyszał przez telefon, a co ty taki zadowolony jesteś w tym szpitalu? Jakby nie jesteś w kontakcie z tym, co się dzieje, przecież masz chore dziecko. I dla niego to oczywiście nie było wspierające, natomiast ważne, żeby wiedzieć o tym, że rodzic może czuć różne emocje. I my też pracujemy trochę na oddziale nad tym, żeby w tej koncentracji tu i teraz jakby wzbudzać różne emocje. I ten śmiech też bardzo pomaga dziecku. W związku z czym, jeśli słyszycie przez telefon, że rodzic jest rozbawiony, taki, nie wiem, opowiada jakieś śmieszne historie, to nie jest to wynik tego, że on wypiera tą sytuację, tylko że no, doświadczył czegoś, czym chce się też podzielić. Na koniec taki bardzo ważny też komentarz, który często pada, który często rodzice słyszą, czyli takie hasło będzie dobrze. Będzie dobrze to jest często taki komentarz, który tak z mojego punktu widzenia mówimy po to, żeby coś powiedzieć, tak? Czyli słyszymy, że komuś jest źle, słyszymy, że ktoś się dzieli swoimi emocjami i nie wiemy za bardzo, co powiedzieć, więc mówimy będzie dobrze. Z perspektywy rodzica pojawia się od razu taki trochę opór, czy nawet taka delikatna złość na zasadzie, no przecież nie wiesz, jak będzie. I trochę jest w tym prawdy, czyli jakby zarówno wy, jak i my, tak, czyli osoby, które gdzieś tam uczestniczą w tym procesie leczenia, czy rodzice, nie wiedzą, jak będzie. Nie wiemy, jak będzie, nie wiemy, jak będzie postępować leczenie. W związku z czym wy też nie wiecie, czy będzie dobrze i co to w ogóle znaczy, no nie, że będzie dobrze. Jeśli chcecie cokolwiek powiedzieć, to zamiast tego będzie dobrze, można powiedzieć jakby o tym, że macie nadzieję, że wszystko się ułoży tak, jak najlepiej może się ułożyć, albo że macie nadzieję, tak, że skutek będzie taki, jaki rodzice pragną, żeby był. Natomiast mówienie o tym, jak będzie, często wzbudza taką złość u rodzica. Mówię też o tym, bo czasami ta złość jest wyczuwalna i fajnie, żebyście też wiedzieli, dlaczego rodzic może się złościć w takiej sytuacji. Inaczej, czyli jak? Obiecałam o tym, że powiem o różnych komunikatach zastępczych. O jednym już mówiłam przed chwilą, czyli w momencie, w którym nasuwa wam się to będzie dobrze, możecie powiedzieć mam nadzieję,
tak jakby trzymam, nie wiem, kciuki, żeby wszystko się ułożyło tak, jak się może ułożyć. Jakby życzę wam tego z całego serca. Tak, jakby to są zupełnie inne komunikaty, no nie, niż takie zakładanie, że coś będzie albo nie będzie. W momencie, w którym spostrzegacie jakieś emocje, na przykład smutku, przykrości u rodzica, warto po prostu ewentualnie je nazwać, czyli powiedzieć, nie wiem, słyszę, tak, że ci jest smutno. Powiedz, jakby mam czas, możesz mi o tym opowiedzieć, co cię zasmuciło. Albo jeśli chcesz płakać, to popłacz. No nie, jakby ja mogę cię wysłuchać, nie ma problemu. Zwłaszcza jeżeli teraz na przykład rodzic ma przestrzeń na wyrażenie tej emocji. Jeśli pojawiają wam się takie właśnie potrzeby, jak dopytywanie rodzica o to, skąd ta choroba się wzięła, czy dopilnowali wszystkiego i tak dalej, to tak jak mówiłam, dobrze jest po prostu ewentualnie zapytać rodzica na zasadzie, no powiedz mi, jakby, na co ja mogę zwrócić uwagę, wiesz, bo dla mnie to jest totalny kosmos, no nie, jakby skąd się biorą takie choroby, co ja mogę zrobić, no nie, żeby na przykład zauważyć takie sytuacje, czyli zapytajcie o to, co chcecie zapytać, no nie, bez takiego dociekania, co ten rodzic zrobił, czy nie zrobił. Jeśli słyszycie, że rodzic jest w jakimś takim dobrym humorze, dopytajcie go o to, co się wydarzyło, tak? Jakby to jest zawsze taki sygnał, że akceptujecie wszystkie jego stany, wszystkie jego emocje. To jest dla rodziców bardzo wspierające, tak? Bardzo wspierające emocjonalnie właśnie. Jednym z takich jeszcze haseł, o którym zapomniałam powiedzieć, to jest często taki komentarz, który brzmi: wiem, co czujesz, tak? I powiem o tym tutaj, czyli jeśli pojawia wam się taka myśl, że wiecie, co ktoś czuje, albo chcecie to wyrazić na zasadzie takiego przekonania, że to jest empatyczne, wiem, co czujesz, to często też w rodzicach pojawia się taki sprzeciw na zasadzie, no nie wiesz, co czujesz, tak? Bo nigdy nie byłeś w tej sytuacji, nie wiesz, co czuję, tak? W takich sytuacjach lepiej jest powiedzieć: nie wyobrażam sobie nawet, co czujesz, tak, widzę, że jesteś smutny, widzę, że jesteś zły, widzę, że, nie wiem, masz ochotę krzyczeć albo masz ochotę płakać, jakby nawet nie wyobrażam sobie, co przeżywasz, tak, bo nigdy nie byłem w tej sytuacji. To jest zdecydowanie bardziej wspierające, takie komunikaty, że wy coś wiecie, co się dzieje w rodzicu, rzadko są przeżywane jako wspierające. Lepiej jest się odważyć do tego, co widzicie, co spostrzegacie, i o tym, że możecie czegoś nie wiedzieć, czy nie wyobrażać sobie nawet, przez co rodzic przechodzi. Zapraszam was teraz do spotkania z Anią. Ania opowie wam o tym, co dla niej było szczególnie wspierające, podzieli się tym, jakie ona miała wrażenia z różnych form wsparcia, które otrzymywała w trakcie procesu leczenia swojej córki. Aniu, ile się leczyłyście z Paulinką na oddziale? Leczenie na oddziale szpitalnym to było 13 miesięcy. Mhm. A potem leczenie podtrzymujące w domu, chemia i wizyty w szpitalu kolejny rok. I teraz jak już jesteście kilka lat w zasadzie, bo od momentu zakończenia chemii podtrzymującej, to ile minęło czasu? 2018 rok, więc grudzień 2018, więc szybko licząc, 3,5 roku. Tak. Dobrze? Tak. I jak patrzysz sobie z perspektywy czasu na to, jakie było wokół was wsparcie, czy jak was wspierano, bo to odcinek o wsparciu, to co ci się wydaje najbardziej pomocne? Co pozwalało ci jakoś tak inaczej się poczuć, albo trochę odetchnąć od leczenia czy choroby? Odetchnąć od leczenia pozwalała każda rozmowa, która nie nawiązywała do choroby, czyli każdy telefon, który był o niczym, który był o czymkolwiek innym niż leczenie, niż choroba, niż wyniki, niż przepustka, no to był telefon, który pozwalał odreagować i nie myśleć, nie myśleć o chorobie. Czy pamiętasz, może wiem, że to już trochę czasu minęło, ale na przykład o czym wtedy mogłaś rozmawiać z tymi osobami, no nie, właśnie na zasadzie nie o chorobie, bo wiem, że wiele osób, które chcą wspierać rodziny, głównie się koncentruje na tej chorobie, pewnie w dobrej wierze i w dobrej intencji, ale wielu rodziców o tym wspomina, że bardzo pomocne są te rozmowy właśnie nie o chorobie, nie o leczeniu, czyli o czym? No nie, pamiętasz jakby czego dotyczyły te rozmowy? To były takie zwykłe, codzienne rozmowy, że coś się u kogoś w pracy wydarzyło, coś się w szkole wydarzyło, że któreś dziecko coś w szkole miało imprezę, czy jakieś takie teoretycznie zwykłe, codzienne rozmowy, które lata wcześniej miały miejsce na co dzień, do których też byłam przyzwyczajona, no bo
zabrakło mi słowa. Jasne. Natomiast wiesz, wiele osób takich wspierających, jak nawet rozmawiamy o tym, jak wspierać, i właśnie na przykład im sugeruję, że pomocne jest dla rodziców to, żeby porozmawiać nawet o tym, co ugotowali na obiad, czy jak spędzają popołudnie, mają taką obawę, że jak będą mówić o tym, jak jest poza szpitalem, to że to będzie sprawiać jakoś przykrość tym osobom, które są aktualnie na oddziale, no nie? Czy ty miałaś takie doświadczenia, że tobie to na przykład sprawiało przykrość, słyszenie o tym, że ktoś ma jakieś takie, wiesz, życie poza chorobą? No może nie miałam takich doświadczeń z uwagi na to, że nikt nie chwalił mi się, że właśnie się pakuje na wakacje, że właśnie idzie na imprezę, bal czy cokolwiek innego, ale takie codzienne, właśnie tak jak mówisz, nie wiem, fryzjer, czy obiad, czy jakieś spędzenie popołudnia gdzieś, posiedzenie w ogródku, takie codzienne sprawy. A gdybyś miała pomyśleć sobie o tym, co było takie właśnie najmniej wspierające, to co by to było? Jakie takie, no nie wiem, pytania, czy komentarze, czy takie hasła jakoś cię tak najmniej wspierały? No to słowo klucz, jak wyniki. Jak wyniki. Jak wyniki, kiedy wychodzicie i ostatnie, dlaczego nie idziecie na przepustkę? To były takie najbardziej demotywujące pytania, ponieważ no nie znałam na nie odpowiedzi i to było niezależne ode mnie, niezależne od nikogo z nas, więc nie pomagały te pytania, bardziej irytowały. Myślisz, że może też chodzić o częstotliwość tych pytań, w takim sensie, że jest ich po prostu za dużo czasami, na przykład albo codziennie, albo co drugi dzień jakby padają podobne pytania i że być może jest ich po prostu za dużo? Myślę, że tak, bo no, jedna osoba potrafi mówić o rzeczach zwykłych, codziennych i potrafi w całej tej rozmowie przemycić to pytanie, zacząć od pytania, jak się czujesz, jak się czuje ktoś drugi, dziecko. Natomiast samo rozpoczęcie rozmowy od tego, jak wyniki, jak się czujesz, jak się czuje dziecko, to już włącza się mechanizm obronny, że znowu będę mówić, jak wyniki wyglądają. No, ta częstotliwość pytań też jest kluczowa, ponieważ no, jakby na odpowiadając iluś osobom to samo, no, nudzi się to, irytuje. No a może to nie jest kluczowe, bo prawda jest taka, że to lekarz interpretuje te wyniki. Ja mogę wiedzieć, jakie są wyniki i po swojemu je interpretować. Błędnie, dobrze, mogą one być dla mnie jakąś wskazówką, bo na jakimś etapie leczenia już mogę wiedzieć, co one oznaczają i z czym się to będzie wiązać. Natomiast, no, nazwijmy to zwykła osoba niezwiązana z medycyną, nie znająca historii choroby na tyle, żeby wiedzieć, co te wyniki oznaczają, nic jej ta odpowiedź nie da, jeśli powiem jej, że mamy 5000 leukocytów. Mówiłaś też wcześniej, jak rozmawiałyśmy o tym, że dobrym pomysłem jest też być może dopytać o to, co można przynieść na oddział, albo co by było potrzebne, albo co by sprawiło komuś przyjemność, ale było też zgodne jakby z zasadami, które panują na danym oddziale. Bo mówiłaś o takim przykładzie, że ktoś was odwiedził przynosząc kwiatki, które akurat były w ogóle totalnie zakazane na oddziale onkologii. I tak jak sobie myślisz o tym, o takich wskazówkach dla osób wspierających, to czy by to było ważne, żeby oni po prostu pytali, co jest potrzebne albo co może właśnie wam sprawić przyjemność? Jak ci się wydaje? Myślę, że tak. To pytanie, a nie zaskakiwanie jest lepsze. Jest lepsze, bo jeśli ktoś mnie zapyta, czego potrzebuję, to mogę odpowiedzieć, co by mi się przydało, co by mi sprawiło przyjemność, czego akurat potrzebuję. Natomiast zaskakiwanie niejednokrotnie może być odbierane jako przytłaczanie. Jeśli ktoś odwiedzając nas przyniesie nam coś, czego nam nie potrzeba, coś, czego mamy już za dużo, w sensie czy to jakichś produktów spożywczych, słodyczy, czy czegokolwiek innego, no albo coś, czego nie powinno się mieć na oddziale, no w sytuacji, w której dzieci
mają bardzo obniżoną odporność i te przykładowe kwiaty nie powinny się znajdować na oddziale, no to... Bo to jest oczywiście taki przykład, my zakładamy, że wszystkie te osoby mają bardzo dobre intencje i mogą po prostu nie wiedzieć właśnie, no nie, czym się rządzą, że tak powiem, zasady na oddziale, bo to też się tyczy w ogóle wszelkich takich akcji dobroczynnych też czasami, kiedy właśnie dzieci są obsypywane słodyczami, no nie, których w zasadzie bardzo często nie mogą w ogóle jeść, nawet z uwagi na przykład powikłania jakieś po leczeniu. I jakby nie tyczy się to tylko najbliższych, prawda? Tylko być może nawet organizując takie akcje, warto wiedzieć o tym, żeby po prostu zapytać, na przykład czego dzieci nie mogą, albo co jest niewskazane. Ten przykład jakby akurat z kwiatkami czy słodyczami jakby jest dobrym przykładem, który pokazuje, że coś, co w normalnym takim życiu pozaoddziałowym byłoby super prezentem, akurat w szpitalu nie jest najlepszym pomysłem. Nie? Myślę, że najlepszym wyjściem jest, jeżeli zapytamy kogoś i ktoś nie będzie potrafił odpowiedzieć, to można zapytać, czy mogę przynieść czekoladę, czy mogę przynieść kwiatka, czy mogę przynieść batonika albo coś innego, czy mogę przynieść sok, bo może być niewskazany. Takie pytanie, jeżeli pytając o to... To, co wydaje mi się najważniejsze, to takie przyjęcie tego, że naprawdę ten proces wspierania jest czymś, czego się uczycie. Może to być nieidealne, możecie popełniać jakieś gafy, błędy. Te osoby wspierane też mogą się różnie zachowywać. Czyli ten proces wspierania może być taki ludzki, czyli taki nieidealny, tak? To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, ponieważ czasami jest tak, że po pierwszej takiej sytuacji wycofujemy się z tego wspierania, tak? Mówimy, no nie umiem, nie wiem, nie umiem. Wtedy pamiętajcie o tym, że zawsze można zapytać po prostu rodzinę, czego potrzebuje, co byłoby dla niej ważne, co byłoby pomocne, co możecie zrobić. Albo powiedzieć jej, jeśli teraz nie mogę nic zrobić, pamiętaj, że mam gotowość. Zawsze możesz do mnie zadzwonić i powiedzieć, że nie wiem, potrzebujecie, żebym wam coś przywiózł, kupił, cokolwiek. Tak jestem, możecie się do mnie odezwać. To już wszystko w tym odcinku o wspieraniu. Zapraszam Was do kolejnych odcinków drugiej serii. Powiem więcej o tym, co po leczeniu, czyli o takich późnych skutkach psychologicznych leczenia, zarówno w perspektywie rodzica, jak i dziecka. I całość drugiej serii podsumujemy takim odcinkiem o samorzecznictwie, czyli powiem o tym, dlaczego warto w ogóle podejmować takie inicjatywy samorzecznicze. I poznacie trzy kobiety, trzy onkomamy, które właśnie na bazie swoich doświadczeń i tego, co zobaczyły, jakie potrzeby zobaczyły w trakcie leczenia swoich dzieci, postanowiły podjąć pewne inicjatywy, które miały prowadzić do zmian w tym obszarze. Zapraszam.